Cześć, witajcie tutaj Planet Irons. Zanim zaczniemy szybka reklama youtubera, pamiętajcie o łapce w górze, o subskrypcji, zajrzeniu na fanpage oraz grupy na facebooku. Dzięki! Zasubskrybuj mój kanał i dołącz do naszej mrówczej rodziny kanale. Dzisiaj opowiem wam jak karmić mrówki, więc życzę mi jego oglądania. Ogólnie mrówki według mnie można przyrównać do fabryk produkcyjnych z jednej strony, bo tak naprawdę mamy dwa surowce, które są nam potrzebne, żeby nasza kolonia się rozwijała, czyli węglowodany i też białko. I jeżeli chodzi o węglowodany, temat jest bardzo prosty i nie jest według mnie skomplikowany, czyli wystarczy kolonie karmić nie rozcieńczonym cukrem, miodem na przykład spadziowym, czy też galaretkami ze sklepu zoologicznego, lub też owocami. One powinny nam tak naprawdę wystarczyć, jeżeli chodzi o energię, którą potrzebują robotnice. A jeżeli chodzi o pokarm białkowy, to już jest bardziej rozbudowany temat, bo mamy tak naprawdę dwie drogi. Ja jednej wam nie polecam, czyli owady z dworu, które tak naprawdę nie wiemy jakie mogą mieć ze sobą pasożyty, syfy, czy też inne rodzaje patogeny, które nam mogą kolonie wykończyć, lub po prostu może się coś wydarzyć. Wiadomo, że to jest na zasadzie takiej, że włożę rękę i za każdym razem nic mi się nie stanie, a ten jeden raz może się coś stać. Ale jakby ja wodzę założenia, że lepiej marginalizować takie rzeczy. Tym bardziej, że nie miałem już przygodę na przykład z pasożytniczymi roztoczami, które pojawiły się z już z typowej karmówki, która nie chce sobie myśleć, co mogło być z takiej. Więc jeżeli decydujecie na owady z dworu, to polecę wam je tylko dobrze zamrozić, i to może Wam zmniejszyć, jakby skalę tego zagrożenia, ale nadal może jakieś występować. I jakby to jest temat tyle, jeżeli chodzi o owady z dworu. Teraz przejdźmy do owadów, sklepów zoologicznych, które można najczęściej nabyć i to są tak naprawdę z ich jest rodzajów, takich, które są najbardziej popularne, czyli mączniki, drewnojady, karaczany. Tutaj mam akurat ogromny wybór, ale ja Wam polecę karaczana argentyńskiego, czyli też tak zwaną typową dubie. One są wygodne w hodowli. Moim zdaniem są najbardziej sensowne, więc je polecam. Świersze bananowe, szarańcze wędrowną i muszki owocówki. I to jest tak naprawdę tyle, jeżeli chodzi o karmówkę. To są najbardziej podstawowe owady karmowe, którymi możecie żywić swoje kolonie. I tu macie też dwie kwestie, jak możecie je trzymać. Przykładowo możecie je zamrozić. Oczywiście wcześniej porządnie je nakarmić. Bo jeżeli chodzi o karmienie owadów karmowych, to jest to, że tym, czym je nakarmimy, tak będzie miała nasza kolonia później po prostu energię i po prostu to będzie się wschodzić, czyli tym lepiej nakarmiony owad karmowy, tym nasza kolonia będzie więcej z niego, jakby wyciągać. Więc to jest też ważna kwestia, żeby na przykład przed zamrożeniem po prostu je dobrze nakarmić. I kiedy je zamrozimy, tak naprawdę mamy chyba około dwóch lat, możemy je tak przetrzymywać i to w dużej ilości, i nie mieć problemów z zalegającymi owadami karmowymi lub też systematykami karmienia. Tak naprawdę schodzi na no to już w tym momencie z głowy. Mam oczywiście też drugą drogę, która jest trochę bardziej ryzykowna, ale którą moim zdaniem jest też bardziej efektywna. bo od takie jedzenie ciu dłużej może na przykład u mrówek spędzić czasu, czyli trzymanie owadów karmowych żywymi. Jednak tutaj jest też kwestia taka, że trzeba te owady karmowe co jakiś czas przeglądać, czy nie pojawiły się u nich pasożytnicze roztocza. Przykładowo, jeżeli rzucacie nowe moczniki, trzeba przelecieć całą partię, czy wszystko jest u nich OK. Jeżeli mamy swoje, to przy samym zakupie warto w ogóle przy samym zakupie swojej karmówki gdziekolwiek czy na to zaufanego swojego sprzedawcy warto zawsze ją sprawdzić, żeby żeby wyłapać te pasożytnicze roztocza bo one są naprawdę upierdliwe i no, mogą doprowadzić do śmierci kolonii. Ja miałem na przykład tak, że z jedną z dostaw przyszły mi pasożytnicze roztocza i do tej pory nie wiem właśnie czego, czy to mącznika, czy to świerszczy, ale no niestety efekt był tego taki, że jedna trzecia mojej kolonii poszła się wtedy pierdaczyć i wszystko poszło praktycznie wiecie, do utylizacji, że nie udało się ich odratować, a jednocześnie problem jest, żeby je też wygryć, więc y, moim zdaniem naprawdę warto zainwestować w, w mały mikroskopik, Jubilerski, który służy tam do sprawdzenia, czy moneta się zgadza, czy też nie. A jednocześnie no, zmniejsza nam to ryzyko, że chociaż się pojawią. I oczywiście, w tym momencie to też wygląda tak, że co ile warto karmić swoją kolonię? I tu mamy, wiecie, różne y, opinie, w zależności od hodowcy. Ja na przykład stosuję teraz zasadę, że karmię co dwa dni, i to jest moim zdaniem najbardziej sensowne i najbardziej efektywne. Są też oczywiście tacy, co karmią co trzy dni, są tacy, co codziennie to zależy też od wielkości kolonii i jej masywności. Oczywiście, kiedy kolonia też rośnie, możemy dodać tutaj bardziej niestandardowe rzeczy do Naszego po prostu repertuarzu karmienia mrówek, czyli do, na przykład możemy kupić po prostu kurczaka i kawałki dać kurczaka, czy też na przykład kupić mrożonego oseska i wrzucić i zobaczyć, czy będą w ogóle nim zainteresowane. Przykładowo, ja tak, jeżeli mi węże nie zjedzą osesku, to przerzucam właśnie w tym momencie je wtedy na mrówki i najczęściej trafia to do najbardziej wygłodniałej kolonii, dużej jako mam. No i jakby, no to kwestia karmienia tak naprawdę wygląda tyle. Wiadomo, są jeszcze gatunki bardziej specjalne, czyli mesor barbarus, które trzeba karmić głównej mierze nasionami i po prostu wady karmowe są jako dodatek. Miodem ich w ogóle nie karmiłem, przypominam, bo to jest rzecz, którą nie wszyscy wiedzą, a często jest ten błąd popełniany, że im wciska się miód, albo że w drugą stronę mamy też lasius niger, w którym ludzie wciskają nasiona, bo mylą je z mesor barbarus. No ale głównej mierze tak to właśnie wygląda z karmieniem mrówek. Trzeba uważać przy po karmowych, co, trzeba pilnować, czy one są, wiecie, bezpieczne od tych pasożytniczych roztoczy, a zarazem no, nie jest to jakoś mega skomplikowane. Tak naprawdę tu też dochodzi taka kwestia, że tym bardziej będziemy urozmaicać naszą dietę naszym mrówkom, tym one lepiej powinny się rozwijać, bo wiadomo, że jeżeli będziemy mieć monodietę, nasza kolonia dalej będzie się rozwijać, ale już nie będzie to jednak to samo. Przykładowo, jeżeli będziemy karmić tylko mocznikiem, to na pewno będą gorsze efekty, niż byśmy mieszali na przykład mącznika z drewnojadem, z karaczanem i z świerszczem na przykład bananowym, że będą dużo lepsze efekty w takiej kolonii, która ma urozmaicone po Żywienie, a jeżeli, oczywiście, kolonia, która nie ma tego. I oczywiście tutaj nie podałem wszystkich możliwości karmienia mrówek, bo to są tak naprawdę bardzo podstawowe i bardzo według mnie ważne w tym momencie jeżeli jesteśmy na tym wczesnym etapie bo wydaje mi się że na późniejszym też będziecie sami w stanie dojść czym możecie jeszcze karmić mrówki no i wydaje mi się że to jest jakby tyle czym można tak naprawdę karmić mrówki pamiętajcie żeby to robić bardzo systematycznie tym lepsza systematyka i lepszy po prostu model karmienia tym wpływa to lepiej na naszą kolonie no i życzę wam udanej hodowli i do następnego materiału cześć